Jak wynika z odkryć archeologicznych, przynajmniej część naszych przodków żywiła się ludzkim mięsem. Kanibalizm, nazywany też antropofagią, to jedno z najbardziej kontrowersyjnych i przerażających zjawisk w historii ludzkości. Akt spożywania ciała innego człowieka, ta moralnie zakazana praktyka na przestrzeni wieków pojawiała się w różnych kulturach i okolicznościach, od rytuałów religijnych po desperackie akty przetrwania w obliczu głodu. I to właśnie głód będzie głównym nośnikiem przykładów przedstawionych w dzisiejszym filmie. Chociaż dziś kanibalizm wydaje się być czymś, co istnieje wyłącznie w sferze mrocznych legend i horrorów, jego korzenie są znacznie bardziej złożone i rzeczywiste. W niektórych społecznościach, takich jak plemiona w Amazonii czy na wyspach Oceanii, kanibalizm miał głębokie znaczenie duchowe. Spożywanie ciała wroga było postrzegane jako akt przejęcia jego siły, odwagi czy mądrości. Z kolei w innych przypadkach, jak w tragicznej historii wyprawy Donnera, o której film również przygotowuje, ludzie zmuszeni byli do tego w skrajnych warunkach, gdy zabrakło jakiejkolwiek innej formy pożywienia. I chociaż współczesny świat niemal jednogłośnie potępia kanibalizm, zjawisko to nadal fascynuje, pojawiając się w literaturze, filmach, grach czy ogólnie szeroko pojętej sztuce, jako symbol czegoś pierwotnego i niepokojącego w ludzkiej naturze. Jednak kanibalizm to nie tylko domena horrorów. W historii zdarzały się prawdziwe przypadki, które wciąż budzą grozę i prowokują pytania o granice człowieczeństwa. Człowiek przyparty do muru jest w stanie zrobić naprawdę wiele. Temat morskiego kanibalizmu, choć winny jestem wam wyjaśnienia co do tego nazewnictwa, kanibalizmu związanego z brakiem pożywienia będąc na otwartych wodach, przyszedł do mnie podczas lektury jednej z książek Christophera Berridge o tytule Kanibale – sylwetki morderców. Część danych, którymi posługuje się w tym filmie, pochodzi właśnie z tej książki. Chciałbym przyjrzeć się sytuacjom, w których ludzie byli zmuszeni do praktykowania zjadania współtowarzyszy, żeby przetrwać. A to wszystko na otwartych wodach. Czym więc jest kanibalizm? Samo pojęcie kanibalizmu pochodzi od hiszpańskiego słowa caniba, czyli zniekształconej wersji nazwy Kariba, której plemię Tainów używało do określania mieszkańców Wysp Karaibskich, którzy mieli rzekomo wzbogacać swoją dietę o ludzkie mięso. Historia zjadania siebie nawzajem nie sięga jednak czasów dzikich ludów Ameryki Środkowej, a znacznie, znacznie wcześniej. Najstarsze znane nam przypadki sięgają nawet 40 tysięcy lat przed naszą erą. Archeologowie i antropologowie ocenili taki stan rzeczy po ogromnej ilości odkrytych kości noszących ślady kawałkowania. W jakim więc innym przypadku cięto by ciało wrogów lub pobratymców, jeżeli nie w celu łatwiejszego podzielenia pokarmu? Ale to nie tak, że zawsze kanibalizm był piętnowany, jak to ma miejsce dzisiaj. Według relacji historycznych, plemiona aborygenów z dużym prawdopodobieństwem były kanibalami, zjadającymi zabitych wrogów czy towarzyszy broni, słynących z waleczności, by okazać żałobę i poszanowanie dla ciała. Berry D. przywołuje w swojej książce jednak kontrprzykłady, takie jak dzieła Józefa Flawiusza, który relacjonował, że w starożytnym Rzymie na wielu ucztach serwowano ludzkie mięso jako przysmak, i było to zupełnie normalne, że zwykle było to mięso młodych kobiet. Kanibalizm był również bronią, jak i tarczą. Plotki o zjadaniu przez ludzi skutecznie odstraszały obcych przed konfrontacją z ludojadami, jednak działało to demonizująco na plemiona czy na grupy etniczne oskarżane o takie właśnie niemoralne akty. Aztekowie są tego idealnym przykładem. W ich kulturze kanibalizm stanowił część obrzędów religijnych, gdzie składano jeńców wojennych w ofierze, bardzo często jeszcze żywych. Zgodnie z pierwotnymi wierzeniami, zjedzenie części ciała zabitego wroga pozwalało na zawładnięcie jego duszą. Wyobraźcie sobie, jaki strach musiał towarzyszyć więźniowi Azteków, zarówno przed bólem fizycznym, jak i przed utratą duszy. Dochodzą do tego przypadki wyjęte wprost z mitologii, jak amerykański kanibalistyczny stwór Wendigo, w którego zamienia się człowiek, który dopuścił się aktu zjedzenia innego człowieka.
czy chociażby Asura i Rakshasa, złe istoty z hinduskiej mitologii pożerające przedstawicieli własnego gatunku. Jednak najbardziej przyziemnym i moralnie zrozumiałym przypadkiem jest właśnie głód i brak jakiegokolwiek innego wyjścia z kryzysowej sytuacji. To właśnie kanibalizm uratował niespełna 5000 niemieckich jeńców wojennych przebywających w obozach na Syberii podczas II wojny światowej. Wielu z nich z powodu ciągłego niedożywienia zjadało zmarłych, a tych było sporo, bo samych niemieckich więźniów było około 100 tysięcy. Kanibalizm w sytuacjach kryzysowych na otwartych wodach jest ekstremalnym działaniem wynikającym z ostateczności, kiedy wszystkie inne zasoby do przetrwania są już wyczerpane. Głównym powodem jest skrajny brak pożywienia i wody pitnej. Na otwartym oceanie czy na morzu, gdzie nie ma dostępu do stałego lądu, zasoby szybko się wyczerpują, a organizm zaczyna odczuwać poważne konsekwencje niedożywienia. Gdy perspektywa na ratunek się oddala, głód może wywołać desperackie zachowania. Ludzie mają silny instynkt przetrwania, który w ekstremalnych warunkach może przyćmić normalne zasady moralne i etyczne. Rozbitkowie często tracą szansę na ratunek. Długotrwałe przebywanie na morzu bez kontaktu z innymi ludźmi oraz w warunkach skrajnego stresu może również wpłynąć na psychikę, powodując utratę zdolności racjonalnego myślenia. Do tego stres i brak snu psychicznie izolują człowieka od standardowych norm społecznych. Wtedy pojawia się poczucie, że jedynym sposobem na przetrwanie jest właśnie kanibalizm. Co ciekawe, często jest to akt podjęty przez grupę, a nie jednostkę. Choć takie sytuacje są ekstremalne, historia pokazuje, że jednak się działy i mam zamiar Wam pokazać kilka przykładów takiego zachowania. Co najmniej do połowy XIX wieku na Karaibach i w niektórych częściach Ameryki Południowej rdzenni mieszkańcy praktykowali kanibalizm. Zaliczam ich jako jedną wielką grupę kanibalizmu morskiego, ponieważ Karaiby składają się z tysięcy mikrowysp położonych na Morzu Karaibskim i mimo że ludność miała dostęp do owoców, zarówno lądowych, jak i owoców morza, tak jednak częstotliwość spożywania ludzkiego mięsa była tak wielka, że nazwa kanibalizm pochodzi właśnie od ich praktyk. Niektórzy nawet zapładniali niewolnice, by potem zjadać ich dzieci. Czasami przytomne ofiary patrzyły, jak oprawcy odcinają im kończyny i przyrządzają z nich posiłek, przynajmniej według relacji europejskich misjonarzy. W odizolowanych wyspiarskich kulturach południowego Pacyfiku, a konkretniej na niektórych wyspach Melanezji, kanibalizm przetrwał i popyt na ludzkie mięso utrzymuje się do dziś. Na archipelagu Fidżi ludzkie mięso było cenione bardziej od zwierzęcego i jako wielce pożądany towar miało nawet specjalną nazwę – płaka balawa, co oznacza długą świnię. Rozbitkowie, którzy ocaleli z katastrof morskich lub lotniczych i walczyli o życie na nieprzyjaznym wodnym odludziu, traktowali swoich bliźnich jako pożywienie. W 1727 roku taki właśnie los spotkał grupę brytyjskich marynarzy na Atlantyku. Statek handlowy Loxborough Galley, którego misją było dostarczenie ponad 1500 afrykańskich niewolników i zapasów rumu do hiszpańskich kolonii w Ameryce Łacińskiej, wracał do Europy, kiedy niespodziewanie zatonął w pobliżu Bahamów. W ładowni wypełnionej beczkami rumu wybuchł pożar. Jako oficjalną przyczynę podano działania dwóch młodych ludzi, którzy znajdowali się w ładowni statku, gdy zauważyli ciecz na podłodze. Obawiając się, że jest to woda wyciekająca z beczki, przyłożyli do niej świecę, aby to sprawdzić. Substancja okazała się być rumem i bardzo szybko się zapaliła. 22 członków załogi zdołało się uratować na dodatkowej zwodowanej szalupie, zostawiając za sobą 16 członków załogi na płonącym statku. Ten wkrótce eksplodował ze względu na sporą ilość transportowanego prochu strzelniczego. Przez 2 tygodnie 22 mężczyzn dryfowało po oceanie. Stłoczeni w ciasnej szalupie mężczyźni ciągnęli losy, aby zdecydować, kto pierwszy zostanie zabity i zjedzony. Ucieczka na łodzi pozostawiła mężczyzn w niepewnej sytuacji. Bez jedzenia i wody, bez kompasu i źle przygotowanych do podróży przez ocean. Na szczęście bądź nieszczęście okazało się, że pozbywanie się towarzyszy niedoli nie było konieczne,
ponieważ dosyć szybko nieszczęśnicy zaczęli umierać sami, z przyczyn naturalnych, zanim głód stał się nie do wytrzymania. Początkowo marynarze wykorzystywali ciała do przyciągania ryb i ptactwa, które planowano zjeść, ale jako że to nie przynosiło efektów, postanowiono zjadać byłych kompanów. Załoga Luxborough dryfowała przez 2 tygodnie, a ich liczba zmniejszyła się do 12, zanim zostali uratowani przez rybaków u wybrzeży Nowej Fundlandii. Podróż do najbliższego portu przetrwało już tylko 5. Jak powiedział jeden z ocalałych, uczucie głodu nie było już tak palące, ale wszyscy widzieliśmy konieczność zaopatrzenia naszych ciał w bardziej treściwe pożywienie i właśnie w tym czasie zostaliśmy zmuszeni do przyjęcia strasznego rozwiązania, jakim było zjedzenie części ciał naszych martwych towarzyszy i wypicie ich krwi. Nasz chirurg jako pierwszy zasugerował ten pomysł i, zdecydowany dać nam przykład, sam zjadł pierwszy kęs. Ale przy drugim kęsie odwrócił twarz do tyłu ile mógł i zapłakał. Często widzieliśmy ptaki latające nad naszymi głowami i ryby bawiące się wzdłuż rufy łodzi, które staraliśmy się złapać za pomocą naszych opasek na kapelusze związanych razem. Ale przy wszystkich naszych wynalazkach nie mogliśmy złapać ani ryby, ani ptaka. Wybór padł na ludzi. Gdy w lipcu 1816 roku u wybrzeży Mauretanii zatonęła francuska fregata La Méduse, większość z 400 pasażerów na pokładzie ewakuowała się, a 146 mężczyzn i jedna kobieta zostali zmuszeni do schronienia się na improwizowanej tratwie, dryfując na morzu. Bez możliwości nawigacji do brzegu, sytuacja na pokładzie tratwy szybko stała się katastrofalna. Dziesiątki osób zostało zmytych do morza przez sztorm, podczas gdy inni pijani winem zbuntowali się i zostali zabici przez oficerów. Gdy skończyły się zapasy, kilku rannych zostało wrzuconych do morza, a niektórzy z ocalałych uciekli się do kanibalizmu, zjadając pozostałych. Po 13 dniach na morzu, tratwa została odnaleziona z zaledwie 15 żywymi osobami. Niektórzy próbowali uratować złoto, które wciąż znajdowało się na pokładzie Méduse. Wysłano ekipę ratunkową, która odkryła, że statek jest nadal w dużej mierze nienaruszony. Tylko 3 z 17 mężczyzn, którzy zdecydowali się pozostać na statku, żyło jeszcze 54 dni później. Brytyjscy oficerowie marynarki pomogli ocalałym wrócić do Francji, ponieważ pomoc od francuskiego ministra marynarki nigdy nie nadeszła. Udrękę załogi uwiecznił Theodor Gelikalult na obrazie Tratwa Meduzy. W 1884 roku 4-osobowa załoga jachtu Mignoret, który zatonął podczas sztormu na południowym Atlantyku, znalazła się w poważnych tarapatach. Byli to zawodowi żeglarze, których zadaniem było dowiezienie statku Mignoret do nowego właściciela w Australii. I jako ludzie morza, urodzeni i wychowani w przybrzeżnych społecznościach, nie mieli złudzeń co do niebezpieczeństw związanych z podróżą przez ocean. Jednak nikt z załogi nie mógł przewidzieć całego horroru, który ich czekał i z pewnością nie mogli sobie wyobrazić, że ich podróż i męka, którą przeżyli, pozostawi trwałą spuściznę prawną i kulturową. Spuściznę, która rozciąga się aż do dnia dzisiejszego. Po blisko 2 tygodniach od zatonięcia statku, podczas dryfowania w małej szalupie, zaopatrzonej jedynie w 2 puszki marynowanej rzepy, kapitan Thomas Dudley w towarzystwie doświadczonych żeglarzy, Neda Brooksa i Edwina Stevensa, zdecydował się na bardzo desperacki ruch. Ostatni członek załogi, chłopiec pokładowy Richard Parker, miał zaledwie 17 lat i odbywał swój pierwszy rejs na otwartym morzu. Mężczyźni nie mieli przy sobie żadnego prowiantu i, aby uratować własne życie, zdecydowali się zabić i zjeść młodego Parkera, który do tego czasu poważnie zachorował po wypiciu wody morskiej. Śmiertelnego ciosu scyzorykiem w tętnicę szyjną chłopaka dokonał kapitan. Rozbitkowie posilali się ciałem chłopca, a gdy 4 dni później zostali uratowani, kapitan Dudley przyznał się do morderstwa. Brytyjski sąd skazał całą trójkę na karę śmierci, obowiązującą ustawowo w takich sytuacjach, jednak ze względu na okoliczności przestępstwa zmienił wyrok na 6 miesięcy więzienia. Sprawa ta stanowiła kulminację długiej historii prób zdelegalizowania kanibalizmu podejmowanych przez prawo.
W XIX wieku na morzach istniał nieformalny kodeks morski, który zakładał możliwość kanibalizmu w ostatecznych sytuacjach. Zwyczajowo ofiarą stawał się najsłabszy członek grupy, a decyzje podejmowane były wspólnie. Finalnie położono kres zwyczajowi losowania ofiary i w następstwie jej zjadania. Pod koniec I wojny światowej amerykański drewniany statek handlowy SS Dumaru, przewożący ładunek amunicji, zatonął, trafiony piorunem na południowym Pacyfiku podczas swojej dziewiczej podróży. Przed zniszczeniem Dumaru wszyscy zdołali się ewakuować. Część pasażerów udało się do dwóch łodzi ratunkowych, a część do tratwy, na pokładzie której było 5 pasażerów, w tym kapitan Ole Brensen. Pasażerowie tratwy zostali uratowani 9 dni później w pobliżu miejsca zatonięcia. Zanim jednak reszta rozbitków dopłynęła do Filipin, spędzili na oceanie około 3 tygodni i w tym czasie jedli ciała zmarłych na różne sposoby towarzyszy. Ich historię opisał dziennikarz Lowell Thomas w książce The Wreck of Dumaru – Katastrofa Dumaru. W 1845 roku brytyjski podróżnik i badacz Arktyki kapitan Sir John Franklin wyruszył na swoją 4. i ostatnią wyprawę eksploracyjną na Arktyce, która wyruszyła z Anglii w 1845 roku na pokładzie 2 statków – HMS Erebus i HMS Terror. Ekspedycja została wyznaczona do przemierzenia ostatnich nienawigowanych odcinków przejścia północno-zachodniego w celu zarejestrowania danych magnetycznych. Wyprawa zakończyła się katastrofą po tym, jak oba statki i ich załogi, w sumie 129 uczestników ekspedycji, utknęło w lodzie w cieśninie Wiktorii. Po ponad roku spędzonym na lodzie, Erebus i Terror zostały opuszczone przez załogę, która nigdy nie została odnaleziona. Żaden ze 129 uczestników ekspedycji nie przeżył. Co ciekawe jednak, charakterystyczne ślady cięć na ludzkich kościach znalezionych w 1997 roku, czyli 150 lat później, na wyspie Króla Williama, mogą dowodzić, że niektórzy z zaginionych nieszczęśników skończyli w żołądkach swoich głodnych towarzyszy, choć to jedynie domniemania. Szczegółowy przebieg tej tragicznej wyprawy już na zawsze pozostanie tajemnicą. Na początku XVII wieku 7 Anglików z Karaibów wyruszyło w nocną podróż z wyspy St. Christopher, ale zostali zaskoczeni przez silne wiatry i zdmuchnięci na morze. Taki nieoczekiwany obrót spraw spowodował gigantyczny problem z odnalezieniem poprawnego kierunku wyprawy, przez co załoga zaginęła na 17 dni. W tym czasie, głodując, mężczyźni rzucili losy, aby wybrać, kto poświęci własne życie dla innych. Los padł na człowieka, który zasugerował ten plan. No i zgodził się na własną śmierć dla dobra reszty. Jego ciało podtrzymywało kolegów żeglarzy przy życiu, dopóki nie dotarli do San Martin. Po tych koszmarnych wydarzeniach wrócili do San Christopher, gdzie zostali postawieni przed sądem za zabójstwo. Sędzia ułaskawił ich jednak, ponieważ ich zbrodnia została uwarunkowana nieuniknioną koniecznością przeżycia. Essex był amerykańskim statkiem wielorybniczym, który został zwodowany w 1799 roku. 20 listopada 1820 roku, będąc na morzu na południowym Pacyfiku pod dowództwem kapitana George'a Pollarda, statek dotarł do terenów łowieckich, lecz wieloryby wciąż były nieuchwytne. Kiedy w końcu znaleźli odpowiedniego ssaka, ten nie miał zamiaru poddać się bez walki. Zaczął płynąć w kierunku statku, szybko nabierając prędkości. Wieloryb staranował statek, kołysząc nim z boku na bok, a następnie zanurkował pod nim, atakując go od spodu. Załoga spędziła następne 2 dni na ratowaniu zapasów pozostałych z zalanego wodą wraku, który bardzo szybko schodził na dno. Około 3700 km od wybrzeży Ameryki Południowej 20-osobowa załoga została zmuszona do powrotu na ląd w 3 łodziach z jedzeniem i wodą, które udało się uratować z wraku. Najbliższymi wyspami na zachodzie były Markizy, oddalone o około 1900 km, ale kapitan obawiał się, że spotkają tam kanibali. Patrząc na to, jak ich historia się potoczy, jest to niesamowita ironia losu.
Po miesiącu spędzonym na morzu załoga wylądowała na niezamieszkanej wyspie Henderson. Trzech mężczyzn zdecydowało się pozostać na wyspie, z której zostali uratowani po 5 miesiącach, podczas gdy pozostałych 17 wyruszyło ponownie w kierunku wybrzeży Ameryki Południowej, wcześniej zbierając prowiant w postaci ptaków, jaj, krabów, ryb i trawy pieprzowej. Pozostali dryfujący rozbitkowie szybko wyczerpali zapasy. Cierpieli z powodu poważnego odwodnienia, głodu i nieustannego wycieńczającego słońca. Wkrótce pojawiły się też pierwsze ofiary śmiertelne, których ciała zaczęto wrzucać do morza. Ocaleni ostatecznie uciekli się do kanibalizmu, gdyż wszystkie inne zasoby się skończyły, a jedynym źródłem pożywienia byli oni sami. Do czasu, gdy zostali uratowani, tylko 5 z 17 rozbitków przeżyło. Oficer Owen Chase i chłopiec pokładowy Thomas Nickerson napisali później relacje z tej katastrofy. Według nich prawie wszyscy zmarli z wyżej wymienionych powodów. Prawie, ponieważ jeden z mężczyzn przegrał loterię, w wyniku czego został zastrzelony i zjedzony. Kapitan podobno też zgłosił się na ochotnika, aby zająć miejsce mężczyzny, ale ten odmówił, mówiąc, że to jego prawo poświęcić się, aby inni mogli przeżyć. Tragedia przyciągnęła międzynarodową uwagę i zainspirowała Hermana Melvilla do napisania powieści Moby Dick. Czy kanibalizm morski ma więc uzasadnienie? Ciągnięcie losów, zmowa towarzyszy niedoli czy zwyczajnie zgon przez wyczerpanie to jedne z metod, dzięki którym można stać się posiłkiem w oczach zdesperowanych rozbitków morskich. Choć z punktu widzenia prawa i współczesnej etyki kanibalizm morski jest postrzegany jako niemoralny akt, karygodny akt, w przeszłości niejednokrotnie był akceptowalny w ekstremalnych sytuacjach. Poświęcał ludzkie życia, by ratować kolejne. W skrajnych warunkach głodu, odcięcia od lądu i braku nadziei na ratunek, kanibalizm morski był uważany przez wielu za akt ostatecznego przetrwania. Mimo, że był to desperacki krok w stronę, która odmieniała ludzkie życia już na zawsze. W większości przypadków te czyny były potem potępiane, a ludzie, którzy się na nie decydowali, często do końca życia mierzyli się z traumą i społecznym piętnem. Dzisiaj, dzięki postępowi technologii, ratownictwa morskiego i dostępności nowoczesnych środków przetrwania, kanibalizm morski wydaje się być praktycznie nierealną opcją. Choć i takie przypadki się zdarzają. W listopadzie 2008 roku migranci z Dominikany płynący do Puerto Rico zgubili się na morzu i byli zmuszeni żywić się ciałami zmarłych z odwodnienia towarzyszy, zanim po 2 tygodniach uratował ich patrol amerykańskiej Straży Przybrzeżnej. Jednak z historycznego punktu widzenia nie można zapomnieć o tym, jak trudne decyzje musieli podejmować ludzie w przeszłości, kiedy znajdowali się w skrajnych sytuacjach bez nadziei na ratunek. Obyśmy to my nigdy nie musieli wybierać między zjedzeniem a byciem zjedzonym. Czarne serce.